Witam Państwa na moim kanale. Dzisiaj pociągniemy temat suplementacji witaminami. Kto oglądał wcześniejsze filmiki, to wie, kto nie, to polecam, zachęcam do obejrzenia. Sytuacja, jaką teraz mamy odnośnie tego wirusa, jest oczywiście rozdmuchana. Państwo, co oglądacie YouTube'a, internet, to wiecie, o czym mówię. W telewizji wam tego nie powiedzą, tak samo jak wam nie powiedzą tego odnośnie suplementacji witaminami. Jako pierwszy tutaj w internecie opublikowałem wyniki ze suplementacji. Pokazałem, jak się suplementuje, czym, w jakich ilościach. Wszystko jest na tych filmikach. A to, że jeszcze żyję, czuję się świetnie, nic mnie nie bierze, żadna grypa, przeziębienie, katar. Osoby starsze wiedzą, o czym mówię, co to jest okres jesienno-zimowy, kiedy łapie się katar, jak to się mówi, z nosa kapie, gardełko drapie, kaszelek. Później dochodzi taki stan grypowy, że aż cebulki w włosach bolą, tak aby ktoś kogoś ściągnął za te włosy. Nie mówiąc o innych powikłaniach. No niestety, lata wstecz, zanim zacząłem się suplementować, no to nie było roku, żeby się nie kończyło antybiotykiem. Tak już czułem, że żadne tam pukanie gardła, holsy czy coś innego nie pomaga. No bo wiadomo, że nie ma co zlekać, tylko trzeba wziąć antybiotyk, bo w moim przypadku to pomagało. Wzięcia i im szybciej, tym lepiej. No a mówię, od czasu suplementacji, ja nie wiem, co to jest. Grypa, przeziębienie. Także w poprzednim filmiku odnośnie suplementacji, gdzie wynik był prawie 270, zrobiłem sobie wszystkie badania, bo to już jest, jak to powiedzieć, suplementacja taka na podwyższonym poziomie była, wynik idealny, książkowy, chociaż wiadomo, wyniki dobre, pacjent zmarł. Teraz już wszyscy umierają na COVID-a. Nieważne. Słyszymy, rozmawiam z ludźmi, ale ja się suplementuję. Ja mówię, no ale czym? No witaminą D3. No ale to ile jednostek? 2000. Ręce opadają, 2000. Ja mówię, a inne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach? Nie. A K2, MK7? A co to jest? K2MK7. Ja mówię, dobrze, że tylko 2000 jednostek, bo gdyby to było 20 albo i więcej, to by pani wylądowała na dializach. Także naprawdę społeczeństwo jest niewyedukowane. Nie wiem, nie chcę posiąść tej wiedzy, nie chcę zrozumieć, bo jeżeli ja pokazuję czarno na białym, pokazuję suplementację, omawiam ją, mówię, jakie dawki ja biorę. Ja nie mówię, że to jest gdzieś napisane. Ja po prostu sobie pewien taki harmonogram według siebie ułożyłem suplementacji i sprawdzałem, testowałem to na siebie. Mam takie prawo, moje ciało, robię co chcę. Ja mogę sobie eksperymenty robić. Nikt inny na moim ciele nie może robić takich eksperymentów, chyba że wyrażę na to zgodę. Tak jest w konstytucji. A to, co teraz mamy, zakładanie masek na ryj, to jest po prostu eksperyment medyczny, bo tym bardziej, jak już niektórzy sami stwierdzili, maseczki nic nie pomagają, nie dają, wręcz szkodzą. Ale to zostawiamy ten temat, to już inni się wypowiedzieli, nie będę powielał tematów, co zostało powiedziane, nie w tym rzecz. Równo, to było, teraz mamy październik, a
co macie na filmiku w listopadzie ubiegłego roku właśnie. Tam jest suplementacja, był wynik 269 przy suplementacji. Także za miesiąc minąłby rok. Zrobiłem w dniu wczorajszym, czyli wynik odebrałem w dniu dzisiejszym. I jest 244. Czyli suplementacja, którą stosuję, trzymie mi poziom. Bo gorzej by było, jakbyście mieli poziom 30, 50, 60, no to taki zjazd o 30-60, no to już jest bardzo dużo, ale przy poziomie powyżej 200 utrzymanie tego przedziału 240-270, mówię w zaokrągleniu, wiadomo, tam może się zrobić, jak było 269-244, to jest nieistotne, ja mówię taki przedział, załóżmy pomiędzy 200 a 250, tym bardziej, że teraz jest okres jesienno-zimowy, gdzie te infekcje się namnażają, przeziemieniowo-grypowe. Kiedyś żeście szli do przychodni, ten kaszlał, ten kichał, ten smarkał. Nikt przychodni nie zamykał. Wszyscy siedzieli i to był natłok ludzi. Jasne, że się mogli tak samo od siebie zarażać. Ja mówię, to wtedy trzeba było, jak się już miało taki stan grypowy, przeziemieniowy, wtedy trzeba było iść do lekarza, ubrać tą maseczkę, żeby po prostu zabezpieczyć innych, bo wiadomo, nie wszyscy akurat do lekarza idą z grypą, z przeziębieniem, ale z innymi schorzeniami. Tak samo, jeśli osoba była zdrowa, to też powinna założyć tą maseczkę wtedy, żeby na tą chwilę pobytu w tej przychodni ograniczyć tą infekcję wirusowo-bakteryjną. Jak powiedziałem, od czasu suplementacji nie wiem, co to jest katar, pomimo tego, jak już mówiłem w innych filmikach, mam w swoim otoczeniu osoby, które kichają, kasłają, smarkają i tak dalej, i tak dalej. Jasne, kto zna swój organizm tak jak ja, to ja wiem, że coś by chciało mnie tam, coś się tam dzieje, jakaś, powiedzmy, stan jakiegoś tam zapalny w organizmie. Wiem, że coś się dzieje, bo jest takie minimalne osłabienie, ale organizm czuje, jak spotrzebowuje tą witaminę D3, tą witaminę C, spotrzebowuje na walkę. I po prostu to jest takie, no tak by człowiek po prostu wziął, zrzucił, nie wiem, 2-3 tony węgla, czuje się trochę osłabiony, zmęczony, opadnięty z sił, jak to się mówi, ale zrobi sobie kawę, odpocznie i na drugi dzień jest wszystko ok. To jest właśnie przy suplementacji. Co do samej suplementacji, ja mówię, ludzie mówią, że to nie działa. No jak ma działać, jak oni po prostu nie wiedzą, jak się mają suplementować. Następna sprawa, obecna sytuacja, to nie trzeba być lekarzem. Teraz są procedury medyczne, czyli procedury medyczne to wystarczy audytor, inspektor, jest instrukcja, boli panią to, ma panią to, aha, w procedurze podać to, podać tamto. Nie trzeba być w ogóle lekarzem. Mówię o takich chorobach ogólnych, no bo wiadomo, zabiegi operacyjne, no to już jest wyższa szkoła medycyny i to też nie każdy się do tego nadaje. Co do samej suplementacji, już mówiłem, wspominałem, można brać regularnie, ale mówię, podstawą jest wziąć, przetestować. Biorę sobie przez 3 miesiące po 40 tysięcy jednostek. Badam, robię badanie i za pół roku, ewentualnie za rok, biorąc te 40 tysięcy, robię sobie następne badanie. Widzę, jak mi rośnie, czy mi spada. Biorę i sobie to analizuję. Przy jakim poziomie, jak ja mam, założyłem sobie, że nie ma sensu brać dziennie, bo można, mógłbym założyć, że dobra, biorę dziennie 20, 30, 40 tysięcy. Dziennie, systematycznie. Ale ja mogę równie dobrze, tak jak to robię, wziąć sobie w tygodniu dwa razy po 100 tysięcy, albo raz sobie zrobić 200 tysięcy. I mówię,
Tak sobie robiłem przez pewien okres, sobie brałem dwa razy po 100, później sobie brałem jeden miesiąc po 200 tysięcy jednostek witaminy D3. No ale można równie dobrze brać, jak moja żona, dziennie tam 40-50, tak jak wysypie, spadnie jej 4, to będzie 4 tabletki, po 10 tysięcy wypadnie jej 5, to będzie sobie 5. I ma też ten poziom zbliżony do 200. Nie będę się wgłębiał w ten temat, bo to już jest inna osoba. Mówię teraz o sobie. Także jak będziecie sobie brać tę witaminę, to zobaczycie, jak wam to urosło. Tu widzicie, prawie za miesiąc byłby rok. I mówię, tak jak sobie brałem, to ja nie chciało mi się po prostu takie witaminy w proszku rozrabiać. To sobie wziąłem wtedy po 40 tysięcy w postaci tabletek przez jeden czas, bo mi się nie chciało rozrabiać. A normalnie to biorę sobie raz, dwa razy w tygodniu, jak mi się tam zechce wspomni, te dawki po 100, po 200 tysięcy. Tylko mówię, ja już to przerobiłem, przetestowałem, zrobiłem rozszerzone badania krwi, moczu, tu głównie chodzi o nerki. Będziecie brać dawki witaminy D3, duże, bez K2, MK7, wylądujecie na dializach, bo K2, MK7 dystrybuuje wapń w organizmie. Nawet same wzięcie K2, MK7 jest bardzo pożyteczne dla organizmu. Ale mówię, oprócz tego jeszcze jest witamina A, E, czyli tak zwany ADEK, bo już o D i K2 mówiłem, czyli te witaminy podstawowe rozpuszczalne w tłuszczach, co znajdziecie w filmikach Zięby Czerniaka. On to wszystko opisuje. Tylko trzeba po prostu siąść, poczytać, analizować i przyjąć, jeśli wam ktoś mówi, bo to nie mówi wam jakiś Franek spod budki z piwem, który tylko teoretycznie coś tam słyszał. Tu pokazuje czarno na białym wyniki poziomu metabolity 25OH ze suplementacji i jakie dawki ja u siebie stosuję. Taki poziom, tym bardziej, że powiedzmy mamy ten taki rozmuchany wirus, powoduje to, że was to zabezpieczy. Dla mnie nie byłoby problemu, tak jak stoję bez maski, pokażcie mi szpital, gdzie ci wszyscy, co umierają do tego COVID-a, wejść bez maseczki, bez niczego i na ile? Godzinę, dwie, na 8. Proszę bardzo, panowie ministrowie, jeśli uważacie, że to jest taki groźny wirus, który śmiertelność, umieralność jest mniejsza jak lata ubiegłe na przeziębienia i grypę, co już niektórzy się lekarze przebudzili i widzą, co się dzieje. Także tyle bym miał w temacie. Nie mówcie, że witaminy nie działają, jeżeli ich nie bierzecie regularnie, w jakichś ilościach i jakby to powiedzieć, bo mi uciekł wątek, nie robicie badań. Wszyscy, a znam ze swojego otoczenia, co robili badania, jakby rzeczywiście był chory i był na tyle inteligentny, że przyjął do wiadomości, żeby zrobić ten poziom witaminy, to mu wychodziło w granicach 5, mu wychodziło. Nawet jednocyfrowy wynik mu wychodził. Także polecam zobaczyć moje wcześniejsze filmiki. Zalecam do suplementacji, ale wszystkimi witaminami z grupy A, D i K. A z jednym moich filmików, bo były protest wolnościowy w Katowicach, były targi bliżej zdrowia natury. Na tym proteście przemawiał Hubert Czerniak i tam macie osoby,
normalną z tłumu. To nie jest osoba podstawiona, wyszukana, która była po prostu na proteście. I powiedziała, 40 tysięcy jednostek miała tak palce pokrzywione, taki goście stawowy miała. A teraz jak ruszała, to by mogła na pianinie grać. Mało tego, już wspomniałem, ale jeszcze ja wam wspomnę, że kto ma ostrogi piętowe, biorąc witaminę K2, MK7, dystrybuujecie ten wap do miejsc, które organizm potrzebuje. Wyciąga wam to i się pozbędziecie ostrogów. Ile tej witaminy K2, MK7 brać? Też omówiłem w poprzednich filmikach odnośnie do ilości witaminy D3, jakie ilości witaminy K2, MK7 trzeba brać. Druga sprawa, źródło, gdzie, co kupujecie. Jeżeli ja mam takie wyniki, czyli te źródła, z których ja kupuję, są sprawdzone i znaczy, że są dobre. Bo czasami tak samo bierzecie i większe dawki, a poziom stoi w miejscu. No bo mówię, możecie brać cukier puder lub inne tam, jak to się mówi, zamienniki, ulepszacze, niekoniecznie to, co powinna dana witamina zawierać. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne filmiki. Pozdrawiam.